Brutalny atak na ekipę Polsatu. Nasi dziennikarze filmowali wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej, którą nakazał natychmiast wstrzymać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwaj mężczyźni próbowali rozjechać samochodem naszego operatora Wojciecha Zdanowicza. Później go pobili, ukradli nagranie, a kamerę zniszczyli. Łączymy się z Przemysławem Sławińskim. Co się wydarzyło i w jakim stanie jest Wojtek? Zacznę od drugiego pytania. Wojtek już na szczęście opuścił szpital. Wprawdzie ma założony kołnierz na szyję, ma również wykręcony kręg szyjny, ale wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku tygodni dojdzie do siebie. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Co się wydarzyło na miejscu? Otóż chcieliśmy zarejestrować wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości, który zakazał Polsce wycinania drzew w Puszczy. Mój operator Wojtek szedł, żeby nagrać tę wycinkę. W pewnym momencie podjechał do niego samochód, dwóch mężczyzn w środku zaczęło po prostu jechać bezpośrednio na niego. Na szczęście Wojtkowi udało się zbiec do lasu na chwilę. Później Wojtek wrócił na drogę. Ten samochód jeszcze raz spróbował go przejechać i tu znowu na szczęście Wojtek zdążył w porę odskoczyć w bok. No ale po chwili znowu wrócił na tę drogę. Ci panowie z samochodu zatrzymali się, wyszli, pobili go, ukradli sprzęt, ukradli nagrania i zostawili go tam na tej trasie. Przemysław Sławiński, dziękuję ci bardzo. Podejrzani o napad na naszych dziennikarzy zostali błyskawicznie zatrzymani przez policję. Operator zrobił telefonem zdjęcie tablic rejestracyjnych samochodu napastników. Okazało się, że to pracownicy wykonujący prace leśne. Świadkowie widzieli, jak wystawili z samochodu naszą kamerę, tłumacząc, że ktoś ją zostawił. Anna Hałas-Michalska. Wyskoczyło dwóch. Jeden mnie zwładnił i glebą na glebę, wiesz, zostałem powalony. A drugi z nich zabrał mi kamerę. Nasza ekipa realizowała zdjęcia w Puszczy Białowieskiej. Miała sprawdzić, czy trwa wycinka drzew, gdy została zaatakowana. Najpierw sprawcy poruszający się tym samochodem próbowali potrącić operatora kamery Wojciecha Zdanowicza. Potem napadli go, pobili i zabrali kamerę. Dzień dobry panu, co się stało? Zostałem pobity. Na miejsce przyjechała policja. W głowę. Natomiast później zostałem obezwładniony przez drugiego mężczyznę i powalony na ziemię. Wezwano pogotowie, które zabrało naszego kolegę do szpitala w Hajnówce. Wojtek skarżył się na drętwienie rąk, stóp. Mamy nadzieję, że nic mu się poważnego nie stało, ale jeszcze musimy poczekać na konkretne wyniki badań. To był samochód pracowników leśnych, tak? Rejestracja tu nawet została. Policji szybko udało się złapać sprawców napaści. Jeden ma 22 lata, drugi 47. Są z Białegostoku. Brali udział przy wycince drzew. Na chwilę obecną w ogóle nie jestem w stanie odnieść się do tego, jaki zarzut zostanie postawiony zatrzymanym mężczyzną, dlatego że pokrzywdzony nadal przebywa w szpitalu, nadal są wykonywane badania. Znajdowaliśmy się jakieś 500 metrów na tą stronę. Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska widział, jak kilkaset metrów dalej mężczyźni zatrzymali się i wyrzucili kamerę, mówiąc, że ktoś ją zgubił. Wcześniej ukradli z niej karty pamięci. Jest to też skutek takiej nagonki prowadzonej od dłuższego czasu przez ministra, przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. To jest w ogóle poza wszelkimi granicami. Lasy Państwowe potępiają atak na dziennikarza. Zapowiadają, że zrezygnują ze współpracy z Zakładem Usług Leśnych, dla którego pracowali sprawcy napaści. Jest mi naprawdę bardzo przykro, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Lasy Państwowe są organizacją praworządną i nie dopuszczamy do takich agresywnych zachowań. Prawnicy przypominają, że rok temu skierowano do prezydenta projekt dotyczący zwiększenia ochrony dziennikarzy. Taką samą, jak są objęci funkcjonariusze publiczni, dziennikarze, lekarze. Ta sytuacja, która miała miejsce dzisiaj, powinna być przyczynkiem do tego, żeby te prace po ponad roku zakończyły się, czy też przyspieszyły. To jest absolutnie niedopuszczalne. To jest naruszanie wolności słowa, a tylko dzięki wolnym mediom i wolności słowa my wiemy, jaki mamy stan wolności w ogóle. Wojtek Zdanowicz opuścił szpital. Doznał urazu szyi. Przez najbliższy czas będzie musiał chodzić w kołnierzu ortopedycznym. Anna Hałas-Michalska, Wydarzenia. Atak na naszych dziennikarzy zbiegł się z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującą natychmiastowe przerwanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Wycinka jednak trwa, o czym naocznie przekonali się nasi dziennikarze. Ministerstwo Środowiska unika odpowiedzi na pytanie, dlaczego cięcia drzew nie wstrzymano. Puszcza Białowieska obejmuje obszar ponad 150 tysięcy hektarów w Polsce i na Białorusi, w tym niemal 62 tysiące hektarów jest po stronie polskiej. Dlaczego wycinka wywołuje aż takie emocje, że doszło do ataku na operatora kamery Polsatu? O tym Agnieszka Milczarz.
Pobili operatora i zabrali kamerę. To bój nie tylko o naturę, ale o gigantyczne pieniądze. Ofiarą tej batalii padł również nasz kolega, operator kamery Polsatu News, Wojciech Zdanowicz. Wybraliśmy się do miejsca w lesie, o którym usłyszeliśmy, że dzisiaj trwa wycinka drzew. Dziennikarze wraz z aktywistami chcieli sprawdzić, czy leśnicy zastosowali się do zalecenia Trybunału Sprawiedliwości, który wczoraj po południu wydał decyzję o natychmiastowym zaprzestaniu wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Jest tymczasowy zakaz, który będzie w mocy do września tego roku, kiedy prezes Trybunału wyda ostateczne orzeczenie w tej sprawie. Tak radykalne kroki ze strony unijnych instytucji podejmowane są niezwykle rzadko. Na formalną odpowiedź minister środowiska ma czas do 4 sierpnia, czyli do piątku, ale już teraz wycinka drzew powinna być wstrzymana. Czy w tej chwili, w sobotę, niedzielę trwa wycinka? Panie dyrektorze, jak mówię, ciągle otrzymaliśmy dokument i w poniedziałek odniesiemy się jako resort środowiska do... Panie rzeczniku, ale ja już nie pytam o poniedziałek i o dokument, tylko o to, co dzieje się w tej chwili w Puszczy. Jak mówię, panie dyrektorze, my w poniedziałek odniesiemy się oficjalnie jako resort środowiska po tej wstępnej decyzji, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym od Trybunału Sprawiedliwości. Te prace dzisiaj rano trwały kilometr na północ, czyli w stronę Narewki. Aktywiści sfilmowali trwającą wycinkę. Widzieli przynajmniej 4 ekipy pilarzy. Były drzewa wycinane, fragmentowane, było drewno wywożone. Co prawda nie było tych harwesterów, ale te harwestery w ostatnich tygodniach, w weekend akurat, raczej nie pracują. Wczorajsza radość aktywistów po decyzji wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości okazała się przedwczesna. Nie pierwszy raz. W momencie, kiedy UNESCO podejmowało tę decyzję, to ja akurat byłam świadkiem, po prostu na moich oczach harwester wyrywał drzewa po prostu z ziemi i to na ścieżce edukacyjnej, którą nazywali remontem tej ścieżki edukacyjnej, więc po prostu jakby nikt nie zwraca uwagi na tę decyzję. Po decyzji Trybunału na razie jest podobnie. Do chwili, gdy nie będzie oficjalnego dokumentu, że proszę wstrzymać pracę w Puszczy Białowieskiej, to w dalszym ciągu uważamy, że chronimy Puszczę Białowieską, usuwając drzewa, które są niebezpieczne dla zdrowia, życia, takie, które są świeżo zasiedlone przez kornika drukarza. Oficjalne pismo z Trybunału Sprawiedliwości dotarło do MSZ-u wczoraj wieczorem, a MSZ przekazało je ministrowi środowiska. Minister nie przekazał pisma dalej. Panie nadleśniczy, proszę wstrzymać pracę. Tak to powinno wyglądać. I skąd ten dokument ma do państwa? Jest to hierarchia. Lasy Państwowe to jest organizacja strukturalna. Najpierw jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, później jest Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych, później jest Nadleśnictwo. Nad Dyrekcją Generalną jeszcze jest Ministerstwo. Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe mają w planach wycięcie jeszcze ponad 1 000 000 drzew. Jeśli piły nie ucichną, grożą nam dotkliwe kary finansowe ze strony Unii Europejskiej. Agnieszka Milczarz. Wydarzenia. Schwyciłem! Ty! Pobili Darek! Pobili Wojtka i zabrali kamerę! Dawaj! A tam kamerę zostawiają teraz! Zostawiają! Kręć go! Kręć zaraz! Kręć!